I witam, zagrajmy dalej w Betelgezę. Odcinek 11, po długiej przerwie od nagrań poprzednich z tej gry powracam, być może z świeższym spojrzeniem, a być może nie, ponieważ jest godzina 23:20 i w sumie się zastanawiałem, czy nagrywać dzisiaj jeszcze tą Betelgezę, czy też sobie oglądać Kleopatrę w kosmosie, ale stwierdziłem, że skoro nie ma żadnych odcinków z tego nagranych, to trzeba nagrać. Teraz może faktycznie spojrzę od drugiej strony, co jest tutaj wymagane, żeby ukończyć ten poziom. I teraz na pewno trzeba... Na pewno trzeba jakoś te tutaj... klocki poszczególne na dole, te dwa, tak? Te dwa na samym dole, trzeba je zalepić. Żeby to zrobić, to należy spuścić najpierw jedną piramidkę z samej tutaj góry albo gdzieś z pogranicza na dół. To jest jedna rzecz, którą trzeba zrobić. Druga rzecz, którą trzeba zrobić, to właśnie trzeba, no właśnie nie wiem jeszcze co. I w tym, na tym polega problem. Jak już to zaleczę, to wtedy muszę jakoś wykombinować, w jaki sposób się tam w ogóle na sam dół dostać. I z tego co widzę, to jedyne co można zrobić, to tym środkowym jakby pasem, który w tej chwili ma trzy takie dziury w pionie. No ale żeby to zrobić, to z kolei trzeba jakoś stanąć właśnie na tym środkowym pasie w jakiś sposób. I trzeba tamte dziury z kolei zalepić, które prowadzą po kolei. Ergo, wygląda to jakby trzeba było to zrobić w ten sposób. To jest jedna rzecz. Teraz pytanie, czy... Czy ja mam szansę tutaj powrócić na górę, jeżeli wyjadę teraz w prawo? Chyba nie mam szansy powrócić na górę. Mam zawsze szansę powrócić tutaj w lewo, ale to wiadomo, że mi nic nie daje. Sprawdźmy zatem jeszcze ścieżkę w takim razie przejścia. W jaki sposób spuścić piramidkę na tą dziurę tutaj mniej więcej na środku ekranu, tak żeby... Tak, żeby móc później wrócić. I ja tego właśnie nie widzę w tej chwili. W ogóle. To wygląda tak, jakby ta piramidka musiała być spuszczona skądś inąd. Tylko skąd? Bo nie ma tutaj takiej opcji, tak? No mogę tak jeszcze zrobić, tak chyba nie robiłem. Tylko, że teraz nie stanę tutaj, bo to mi wywali za ekran. Balls. Balls. No i jakby nie patrzeć, to częściowo to jest udane już w tej chwili, tylko że no niestety niezbyt tak naprawdę. Teraz też jestem w takiej unikatowej pozycji, bo mogę na przykład zejść tutaj na dół. Tą piramidkę teraz wywaliłem w kosmos. I to też mi nic nie daje w tym momencie. Ale mogę jeszcze zrobić tak, o, na przykład.
Teraz to powróciło. To stanęło w tym miejscu. Prawda? I co ja dzięki temu uzyskałem? Też chyba nic nie zyskałem dzięki temu. No. To może spróbujemy tak. To wywalimy tutaj. I to też mi nic nie daje w tym momencie. Najlepsze jest to, że w tym miejscu już jest taki kwadrat, na którym mogę stanąć spokojnie. Ciekawe, czy to ma jakieś znaczenie. Być może będę musiał po prostu ten odcinek, ten poziom przejść poza nagraniem, żeby nie zanudzać. Spróbuję może jeszcze tak, ale to też nic nie daje. Chociaż... No niby mam teraz tutaj możliwość postawienia się w tym punkcie. Fuh. A tutaj mogę się spokojnie ślizgać. Tylko co z tego? Czy można tutaj jakąś jedną z tych brązowych piramidek może wytoczyć zamiast tych srebrnych? Całkiem możliwe, że tak. Byśmy zrobili w taki sposób, wywalili te dwie. Teraz tą dopchali tutaj i w tym momencie mogę uzyskać tą beżową piramidkę, tylko pod warunkiem, że ją w ten sposób, o, przepchnę. Teraz pytanie, gdzie ona powinna stanąć? Czy tutaj? Tutaj raczej nic to nie da, bo równie dobrze mógłbym tutaj postawić tą piramidę, prawda? No jakbym tutaj ją postawił, czy to mi cokolwiek dało? Też nie, mi się nie wydaje, że to mi coś dało. Co mogę zrobić? Mogę zrobić tak, tak, tak i teraz mogę powrócić. O. Więc... W sumie... Nie mam nic dalej. Nie mam nic. Teraz już nie mogę powrócić, ale może to jest jakiś sposób na to rozwiązanie tego problemu? Tutaj sprawdźmy jeszcze raz. To wywalamy. To postawimy tutaj, więc mogę w tej chwili odjechać nie tu, tylko tu na dół. Tak, i mogę teraz tutaj tą piramidę tam wepchnąć. Ale to jeszcze chyba nie jest to, co ja chcę do końca zrobić. Moment, teraz tą na górze, czy tą na dole? Tą raczej. Ale najpierw zrobimy tak. To wypchniemy tam, to wypchniemy tam. Nie wiem po co, ale być może to będzie istotne. Okej, także jestem chyba na dobrej drodze. I teraz pytanie, co mam zrobić tutaj? Czy ja tego nie skopałem już czasami? Też pytanie. O, mogę tą piramidę teraz na dół popchnąć. Ale to kurde nic nie daje w tym momencie już.
To nic nie daje w tym momencie już. No co mi to da? Teraz jeszcze ewentualnie na tym polu stoję, tak? Ale to też mi nic nie daje. Równie dobrze mogę stanąć na tym. Spróbujmy jeszcze raz. Gdyby tą się piramidę jeszcze czegoś dało uratować, ale nie sądzę. No teraz mogę, mam dylemat, tak? Czy w prawo, czy na dół? No dajmy na dół najpierw. A nie, nie mam takiego dylematu. Także to się wydaje dobrym, słusznym krokiem. Natomiast nie wiem, czy to jest dobry, słuszny krok. No bo ponownie, w tym miejscu ja nic nie jestem w stanie zrobić w tej chwili. No i tak jestem w stanie tutaj wyjść, tylko że to mi właśnie nic nie daje, ponieważ brakuje jednej srebrnej piramidy tutaj. Jednej srebrnej brakuje. Jak ja mam tą srebrną tam spłodzić? No nie da się. W żaden sposób. Pytanie, czy ja potrzebuję tutaj płytki po lewej. A może nie. Ale chyba jednak tak. No, zablokowałem się. Oj, spieprzyłem to. Co ja tu robię źle, kurde? Całkiem możliwe, że już to widzę. Spróbujmy przywrócić taki stan, jaki uzyskałem wtedy. Nie tak, w ten sposób, tutaj na dół. Teraz wpycham się w prawo, tak. Tą piramidkę na dół. Tą tutaj. Tą dopycham do lewej. I jeszcze raz. I teraz to, co można zrobić w tej chwili, to przede wszystkim najpierw tutaj na dół trzeba zapchnąć tę piramidę, to jest kluczowe. Ale teraz, jak zrobię krok do góry, to przecież zostanę w tym miejscu. Więc mogę teraz zejść na dół i zepchnąć tą piramidę tutaj. Teraz jedziemy w prawo, z powrotem w lewo i mamy drogę do zwycięstwa. Udało się. Yes! I to by było na tyle w tym odcinku.